Cześć, witajcie. Jak widzicie za mną rower, którego dzisiaj robię zdjęcia i filmy. To jest Giant Rain z kolekcji 2020. No ale dzisiaj nie będzie o nim mowa, bo tak sobie pomyślałem, że przy okazji jak robię zdjęcia i filmy, to poruszę jeden fajny temat, czy moim zdaniem fajny, o sprzęcie, który moim zdaniem w tym roku powinien się pojawić jako prototypy lub może nawet w regularnej sprzedaży. Dlatego ja się zabieram za robienie filmów i zdjęć i będę sobie przy okazji mówił o tym, co chcę wam powiedzieć, czyli o tym sprzęcie. Zapraszam do oglądania. No jednak się okazało, że na zewnątrz trochę było zimno i ciężko było się skupić jednocześnie na kręceniu i na mówieniu tego, co chcę dla was powiedzieć. No ale tak jak mówiłem, powiem tutaj krótko o sprzęcie, który chciałbym, żeby pojawił się w tym nadchodzącym sezonie. Prawdopodobnie się nie pojawi, ale to już jest zupełnie inna dyskusja, ale wróćmy do meritum sprawy, czyli do sprzętu, który chciałbym, żeby pojawił się w tym roku. Na pierwszym miejscu będą na pewno koła innych firm niż tylko Shimano i DT Swiss pod napęd dwunastkowy Shimano, co prawdopodobnie się stanie, bo Shimano uwolniło ten projekt, będzie można z niego korzystać, także no liczę tutaj mocno, że zobaczymy na przykład jakieś Mavic'i pod dwunastkowe rozwiązanie shimanowskie i to by było bardzo fajne. Druga rzecz, która myślę, że jeszcze nie w tym roku, ale to już powinno się stać, czyli e-bike'i MTB o hardtaile prawdopodobnie, o wadze poniżej 10 kg. No bo jednak cały czas tutaj te rowery są całkiem ciężkie, a myślę, że pierwsza firma, która zrobi taki rower, który będzie naprawdę lekki, no będzie tutaj na przodzie całej tutaj kolekcji firm, które produkują rowery elektryczne i to by było bardzo dobre i jakby rozwój rowerów elektrycznych ku temu powinien dążyć, żeby te rowery były coraz lżejsze, przynajmniej moim zdaniem. Kolejna rzecz, taki no, bardziej gadżet, o którym myślałem, bo często się spotykam już, że gdzieś na wyścigach albo na etapówkach, szczególnie na etapówkach, uczestnicy jeżdżą z przymocowanymi głośniczkami Bluetooth do ramy, jakoś na taśmę izolacyjną albo coś takiego, albo mają je w kieszeni. No to skoro już wozimy te Garminy i inne Mio i takie tam inne zegarki, GPS-y na rowerze, to w sumie czemu by nie zrobić jakiegoś takiego konkretniejszego głośniczka wbudowanego w GPS, żeby można było przez Bluetooth sobie słuchać muzyki właśnie na tym urządzeniu. No to myślę, że jest to do zrobienia i mogłoby być to do zrobienia. A kolejna rzecz, o której myślałem, która się z tym poniekąd wiąże, to żeby producenci smartfonów zrobili takie trochę mniejsze smartfony, a nie takie 6-calowe i większe. Taki telefon fajnie, gdyby miał trochę mniejszy ekran i był jakiś tam odporny na jakieś zachlapania i tak dalej, ale co jest bardziej kluczowe dla mnie, to żeby ten telefon był dostarczany w komplecie, albo żeby można było dokupić jakieś solidne mocowania do roweru dla telefonu. No bo jak przejrzałem sobie internet, no to co prawda do iPhone'ów znajdzie się jakieś takie mocowanie. Gdyby wyszedł iPhone SE kolejny, to prawdopodobnie byłby to taki telefon, który można by właśnie tak używać. No ale tutaj jest pole też przed producentami telefonów pod Android, żeby takie telefony też produkować, bo to było całkiem fajne. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, która nie wiem, czy będzie, no w najbliższej przyszłości, pewnie tego nie spotkamy jeszcze, ale fajnie by było, no bo wiele trenażerów jest podłączanych do prądu i mimo to jeszcze ich silniki generują dodatkowy prąd, a my tam generujemy jeszcze na nich jeżdżąc dodatkową moc, więc kurczę, czemu nie zrobić trenażera, który w jakiś sposób odzyskiwałby tą energię i na przykład można by sobie przez trenażer podładować choćby tego Garmina albo ten telefon lub no nie wiem, cokolwiek, albo naładować powerbank i dalej mieć tą energię. To by była fajna oszczędność i ruch ekologiczny i dziwię się trochę, że producenci trenażerów jeszcze tego nie robią, a myślę, że to by była taka nowinka, która też jakby w trendzie ekologii byłaby spoko, no bo jednak po co marnować tą energię, skoro można ją jeszcze zaoszczędzić i wyprodukować nową i trochę by tego prądu się zaoszczędziło, co myślę, że no, byłoby fajnym rozwiązaniem. Tym bardziej, że takie rozwiązanie ja rozumiem, że może pewnie będzie podnosiło cenę trenażerów, natomiast już dzisiaj maniacy jazdy na trenażerze wydają naprawdę no, grube pieniądze na te trenażery i na jakieś tam kolejne dostawki do trenażerów, więc myślę, że spokojnie taka przystawka też by miała swoich klientów. No, dla mnie to jest
chyba taka pierwsza rzecz, o której powinni teraz myśleć producenci trenerów. Byłoby to całkiem fajne rozwiązanie. No, no i to są moje produkty, które ja sobie, omyślałem o nich tak kilka dni, że te innowacje albo, no, nie wiem, może to nie są innowacje, ale po prostu produkty, które fajnie by było, gdyby znalazły się w ofercie. I no, jeśli macie jakieś swoje pomysły na takie rzeczy, które fajnie by było, żeby się pojawiły, to dawajcie znać w komentarzach. Z chęcią sobie porozmawiam z Wami na ten temat. Może pojawią się jakieś fajne od Was pomysły i zrobimy kolejny film, jakby wspólny, razem z Wami, o Waszych pomysłach na taki sprzęt, który mógłby się do rowerów jeszcze pojawić. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za Waszą uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji. No i widzimy się na pewno na programach cyklicznych i w kolejnych produkcjach. Do zobaczenia.